Biała odwaga porusza temat ważny, mało znany nam do tej pory i temat ten ma szansę przedostać się do społecznej świadomości. Zresztą sam pomysł i produkcja tego filmu na etapie jego powstawania wzbudzał pewnego rodzaju nawet protesty, można było słyszeć, ale po seansie chyba nikt protestować nie zamierza. Wiem, co mówię, bo film widziałam. Już za chwilę przeniesiemy się na Podhale, żeby spojrzeć na ówczesny świat oczami dwóch góralskich rodów, wystawionych chyba na najcięższą próbę podczas II wojny światowej. Co okaże się silniejsze? Czy więzy krwi, czy miłość do kobiety, czy może przywiązanie do ziemi? I ten Państwo za chwilę się przekonają. Już za chwilę widzowie w całej Polsce przekonają się od 8 marca, jak mądre, mocne i emocjonalne jest to kino. Biała odwaga została wyprodukowana przez Agatę Szymańską i Magdalenę Kamińską z Balapol. Brawo! Po produkcji z Monolith Films także brawa. Holman Enea Limited, także z krakowskim biurem festiwalowym. A co ważne, Monolith Films jest też odpowiedzialny za całkowitą dystrybucję tego filmu. Film też, co warto powiedzieć, jest współfinansowany, oczywiście brawa. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i zrealizowany w Polsce ze wsparciem finansowym z zachęt ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I oczywiście nie byłoby białej odwagi, nie byłoby tego filmu bez znakomitych twórców. Montaż Agnieszka Glińska. Mam nadzieję, że wszyscy po kolei będą do nas dołączać przy Państwa akceptacji takiej właśnie oklaskowej. Muzyka Jacek Grudzień. Dźwięk Michał Wojcik, Tomasz Wieczorek i Leszek Krońc. Kostiumy Małgorzata Gwiazdecka i Joanna Pamuła. Charakteryzacja Dariusz Krysia. Scenografia Elwira Pluta. Dekoracja wnętrz Jacek Czechowski. Efekty specjalne Kamil Polak. Szef studia postprodukcyjnego New Wave Film Mateusz Budnik. A teraz kierownictwo zdjęć górskich to Andrzej Marcisz. Operator kamery Walter Sarkowicz. Scenariusz Łukasz M. Maciejewski. Kierownictwo produkcji Joanna Jankowska-Flis i Robert Peluch. Koproducenci Artur Junak. Koproducent i dystrybutor Andrzej Łukomski i Łukasz Klimek. I producentki filmu Agata Szymańska i Magdalena Kamińska. Czyli Balapol. To nie koniec oczywiście. Nie ma kina bez aktorów, teatru zresztą też. I teraz obsada. Katarzyna Zawadzka, zapraszam serdecznie. Marcin Bosak. Marcin Czarnik. Andrzej Pieczyński. Alona Szostak. Andrzej Konopka. Rafał Stachowiak. Wiktoria Gorodecka. Jakub Gierszał. Sandra Grzymalska. Julian Świerzewski. I Filip Pławiak. I oczywiście creme de la creme, mam nadzieję, że mi to wybaczy, czyli zdjęcia, scenariusz i reżyseria Marcin Koszałka. I teraz uprzejmie proszę o zabranie głosu producentek, czyli Agata Szymańska i Magdalena Kamińska, a później
Marcin Koszałka też do głosu dopuszczony będzie. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, bardzo wzruszone i chyba bardzo zdenerwowane. Właśnie, to jest ten moment, kiedy już, ale już zaraz pójdzie, dobrze. Właśnie, to jest ten moment, którego czasem podczas dyskusji nie mogę sobie wyobrazić, bo wydawał nam się kompletnie nierealny, ale z drugiej strony też, jak były trudniejsze momenty, właśnie ten moment sobie przywoływałyśmy i to chyba najlepiej obrazuje, jakie emocje nam towarzyszyły podczas tego filmu i chyba towarzyszą nadal. Są wśród nas twórcy, współtwórcy, członkowie ekipy, aktorzy, przedstawiciele instytucji, przyjaciele i rodzina, którzy byli dla nas wsparciem podczas całego tego okresu zdjęć i powstawania filmu. Chciałbym bardzo Wam podziękować, bo naprawdę spędziliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Zdjęcia trwały od lutego do sierpnia. To było ponad 50 dni zdjęciowych i każdy był do zapamiętania. Jak policzyła Asia, przerzuciliśmy się między Warszawą, Krakowem i Zakopanem ponad 30 razy. Powstały setki wersji scenariusza i może trochę mniej wersji montażowych na szczęście, ale mamy takie poczucie, że to wydarzenie jakby pozostanie z nami na zawsze i to nie tylko w takim wymiarze filmowym, ale naprawdę czysto ludzkim. Także Marcin, chciałbyśmy Ci bardzo podziękować, bo przeżyliśmy chyba dzięki Tobie przygodę życia. Dziękujemy też Wam bardzo za wyrozumiałość, za zaufanie i za wspaniały wkład twórczy. Dziękujemy aktorom, którzy trenowali wspinaczkę, gwarę góralską, taniec góralski, wszystkie inne rzeczy. I naprawdę przyszedł taki moment, że myślałyśmy, że już jakby nie wrócą do nas, że Filip zostanie alpinistą, Jurek dołączy do kapeli góralskiej w Błonkowej Sochelinie, a Bronka w ogóle gdzieś przepadnie, znaczy Sandra, przepraszam. Także bardzo Wam dziękujemy za naprawdę też wspaniałe nastawienie do tego filmu, serce i talent. Bardzo dziękujemy. Chciałabym się dołączyć do podziękowań. Dziękujemy Arturowi Junakowi, naszemu koproducentowi. Artur jako pierwszy zainwestował w nasz film, ale także jako jedna z pierwszych osób uwierzyła, że taki film o takim temacie należy opowiedzieć. Dziękujemy bardzo Mariuszowi Łukomskiemu i całemu zespołowi Monolith Films za wsparcie. W kluczowym momencie, ale także całemu zespołowi dystrybucyjnemu za to, że taką dystrybucję mogłybyśmy sobie tylko wymarzyć, za Wasze zaangażowanie i serce. Dziękujemy Radosławowi Śmigluskiemu, dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz wszystkim pracownikom i ekspertom za wspieranie filmu od developmentu przez produkcję po zachęty, które udało nam się z sukcesem rozliczyć. Osobom, dla których ten film jest kawałkiem ich życia. Wasze zaufanie i talent to nasza siła. Na koniec chciałabym podziękować Agatce. Agatko, dziękuję Ci za Twój niezłomny charakter i za piękny umysł. To teraz ja przekażę głos reżyserowi, autorowi zdjęć. Co jeszcze pominęłam? Nie, no chyba wszystko. Wieczór Państwu, no chcę tu dodać, chciałbym podziękować całej mojej ekipie, aktorom. Chciałbym podziękować też mojej żonie, że wytrzymała to wszystko i dzieciom, aktorom. Chciałbym podziękować właśnie Arturowi też, że uwierzył od samego początku w ten projekt i zainwestował. No i moim producentkom Magdzie i Agacie, że dały radę w ogóle wytrzymać ze mną przez ten cały okres. To nie było łatwe.
Tak, bo chciałbym po prostu Państwa zaprosić na film. Mam nadzieję, że to będzie udany seans. Gratuluję raz jeszcze. I jeszcze scenariusz. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Marcin Koszałka to był. Ale zanim rozpoczniemy projekcję, ja jeszcze chciałam tutaj dopełnić obowiązku i przedstawić partnerów i filmu, i premiery. Może dwa mikrofony to za dużo. Partnerzy promocji filmu to jest Zwierciadło, Polska Press Grupa, wydawca portalu i magazynu Telemagazyn oraz serwisów miejskich naszemiasto.pl. To jest Filmweb, to jest Librus, to jest Empik, PKP Intercity, to jest Wenecja, to jest Prezent Marzeń i Planet Cash, a partnerzy premiery to Wina Artelio oraz Heineken. Przed Państwem biała odwaga, którą ja, jak mówiłam, miałam szczęście już zobaczyć. Cichym bohaterem w tym filmie są Tatry, których potęga, których piękno są widoczne tutaj. Jestem pod wrażeniem tej historii, która jest i bolesna, i namiętna, i taka pełnokrwista, jak mówiłam. Jest to trudny temat, ważny temat, ale piękny. To jest historia o miłości do ziemi, do rodziny, do wolności, do pasji, do sportu, i ta lista mogłaby jeszcze trwać. To jest też historia zdrady, która trzyma w napięciu, i mam nadzieję, że Państwo będą pod wrażeniem, tak jak ja, i to będą ważne 2 godziny. Dobrego wieczoru. Twórcom gratuluję.